Siemaneczko, z tej strony Michał Michaleczny Rosiak i dziś będę przeprowadzał wywiad z Krzysztofem Kackosem Kubziakowskim. Witam wszystkich serdecznie. Wraz z Misfits Premier mieliście swój czas w LFL-u, ale pod koniec fazy zasadniczej już wyniki nie wyglądały tak kolorowo. Co było tego powodem? Co do samej fazy zasadniczej, wydaje mi się, że prezentowaliśmy się całkiem dobrze, ponieważ zaczęliśmy z wyniku bodajże 1-2 albo 1-3, tak jak ja dołączałem do tej drużyny. Bardziej bym powiedział, że no możliwe, że przygotowanie w playoffach zawiodło, ale to też mogło mieć to znaczenie, że na przykład 2 tygodnie przed playoffami, czy bodajże nawet i tydzień, dołączył do nas Szlatan i Zanzarach poszedł wtedy do drużyny LEC. No i nie oszukujmy się, Szlatan trochę inaczej operował w grze niż Zanzarach i do tego się po prostu przyzwyczailiśmy, do tego jakby playstylu Zanzaracha. Dlatego ten wynik w playoffach mógł ostatecznie tak właśnie wyglądać. A jak oceniasz swój indywidualny występ we Francji? Ile mogłoby zmienić to, gdybyś od razu wiedział, że zagrasz w Misfits? Gdybym od razu wiedział, że zagram w Misfits, wydaje mi się, że aż tak dużo by to nie zmieniło, z tego względu, że ja i tak miałem przerwę w jednym splicie. Miałem przerwę w wiosennym sezonie, kiedy byłem wtedy na ławce w Mad Lions Academy. Wydaje mi się, że większe znaczenie by to miało, gdybym dołączył od samego początku roku. To wtedy naprawdę na ten summer mógłbym być dużo silniejszy. Ale w takim wypadku to wydaje mi się, że nie miało to większego znaczenia. Następnie dołączyłeś do Dark Passage. Jak wyglądał proces przejścia do tureckiej formacji? Był to trudny dla ciebie przedsezon? No właśnie ten przedsezon był jednym z gorszych. Raczej nie powiedziałbym, że był on najgorszy, z tego względu, że po tych wynikach w LFL-u, czyli dojście do playoffów, sam osobiście uważałem, że raczej nie będzie problemu, żeby znaleźć jakąś dobrą drużynę na cały sezon, w sensie na 2 sezony, czyli na cały rok. Ostatecznie off-season wyglądał w ten sposób, że było mało drużyn, które się zgłaszały, a już jeżeli jakieś się zgłaszały z tej wyższej półki, to w większości przypadków byłem jako druga opcja w tych drużynach. I to były na przykład drużyny z LFL-a. Więc ostatecznie do Dark Passage dołączyłem z braku laku, czyli nie było niczego innego poza tym Dark Passage tak naprawdę. I dołączyłem też do Dark Passage bez żadnych tryoutów, bez niczego, po prostu się zgodziłem. Czyli tak naprawdę dołączałem tam w ciemno. W jakie miejsce celowałeś ty, patrząc na skład, i co poszło nie po waszej myśli w fazie pucharowej? Dołączając do Dark Passage nie miałem żadnych oczekiwań, z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że dołączyłem tam bez żadnych testów tak jakby ich, bo naprawdę było wtedy średnio z drużynami. Sam osobiście liczyłem na to, że jakby gracze sami w sobie byli bardzo otwarci na współpracę i na to, żeby się po prostu polepszać, więc liczyłem na to, że przez sezon regularny doszlifujemy i na playoffy dociągniemy i polecimy na to EU Masters. Ostatecznie tak nie wyszło. Był pewien problem, nie wiem, czy mogę aż tak dużo szczegółów na ten temat przytoczyć, ale jeden gracz w pewnej kolejce zmentalboomował i wtedy drużyna się po prostu posypała. Wtedy też został wymieniony trener dzień po tej sytuacji, który tak według mojej oceny niczego nie był i winny. No i potem zaczęliśmy po prostu grać coraz to gorzej i coraz to gorzej. A jak ogólnie oceniasz poziom rozgrywek w Turcji? Bo Istanbul Wildcats, jak wiemy, wygrało EMEA Masters, ale co uważasz o innych ekipach, które tam grały? Szczerze, tak jak przechodziliśmy przez ten sezon regularny i graliśmy na każdą drużynę podwójnie, to tylko na Istanbul Wildcats i na FUT były problemy, żeby jakby rozegrać te mecze. Czyli jakby oni prezentowali jakiś poziom, a reszta tak naprawdę to była dosyć średnia. Dlatego też my, przechodząc przez tą fazę regularną, sami ocenialiśmy, że dojdziemy do playoffów, znaczy nie tyle co na spokojnie, po prostu dojdziemy do playoffów i w playoffach zawalczymy o wyjście z trzeciego slota na EU Masters. Widząc, jak inne drużyny prezentowały się w sezonie regularnym. A jakbyś miał porównać Hiszpanię, Francję oraz Turcję? Ale to mówisz też z poprzednich sezonów, czy bezpośrednio w tym samym czasie? Z
poprzednich sezonów No też. to z poprzednich sezonów zdecydowanie mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy byłem w Misfits, to był w mojej ocenie najbardziej nas zestakowany sezon, jeżeli chodzi o drużyny, albo jeżeli chodzi przynajmniej o top lane, bo był wtedy też Adam, był Szygenda, Kaboszart, no było bardzo dużo dobrych nicknameów, ale drużyny też prezentowały duży poziom, więc według mnie, tak jak ja grałem, no to zdecydowanie Francja była najbardziej zestakowana wtedy. Czy trzęsienia ziemi na terenie Turcji wpłynęło na jakoś na waszą organizację lub na poszczególnych graczy? Tak, była. Na pewno te wydarzenia wpłynęły na niektórych zawodników z tego względu, że albo rodziny ucierpiały, albo znajomi, więc no na pewno była to swego rodzaju tragedia. Też pamiętam, że przez ten czas nawet chyba nie skrymowaliśmy. Była jakaś przerwa od skrymów. A jak oceniasz ogólnie organizację Dark Passage w lidze tureckiej, patrząc też przez wzgląd na to, że jeszcze niedawno z Turcji można było się dostać na Worldsy? No na pewno Turcja ucierpiała z tego względu, że straciła te Worldsy. Też pewnie przez tą wypadkową wielu sponsorów zrezygnowało z ligi, czy też z drużyn. Sam jakbym miał oceniać Dark Passage, to no generalnie nie podobało mi się to, w jaki sposób oni zarządzili po tej sytuacji, która się wydarzyła w drużynie, czyli ten incydent z graczem. Żadna poważna organizacja europejska nie zachowałaby się w ten sposób, czyli wyrzuciłaby po prostu trenera bez powodu i zostawiła tego zawodnika bez żadnych konsekwencji. Więc no generalnie mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Dark Passage. Sam wiedziałem, że nie chciałbym dołączyć na przyszły sezon do nich, jeżeli jakby skład zostałby taki sam, jak był. Dobra, niedawno uczestniczyłeś w Xayo Cup. Jak ci się grało w tym turnieju? No, bardzo luźno, no wiadomo, że inicjatywa sama z siebie jest głównie for fun, dla widowni, dla społeczności. Sklejka, w sensie sam przebieg jakby łączenia tego, składania składu i tak dalej, no to przebieg dosyć szybko, no bo wiadomo, że i jeżeli chcieli się starać ściągnąć zawodników z ERL-ów, no to wiadomo, że tu jakieś problemy organizacyjne mogą być, nie każdy się może zgodzić. No grało mi się dobrze, mogliśmy wygrać tak naprawdę. Niestety nie dojechaliśmy tym pociągiem w finale, no ale no cóż, ja się dobrze bawiłem. A jak ci się grało, wiadomo, to turniej for fun, ale jak ci się grało na poszczególnych top lanerów? Szczerze to możliwe, że oczekiwałem trochę więcej czy od Drututa, czy od Leka, ale ostatecznie było tak po prostu, czyli tak bez ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, że ani jakoś super świetnie nie zagrali, ale też nie było jakoś giga słabo z ich strony. Mnie zaskoczyli, jeżeli w ogóle mieli zaskoczyć. Przejdźmy teraz do teraźniejszości. Na letni split dołączyłeś do North Esports. Dlaczego zdecydowałeś się na przyjęcie takiej oferty? Zdecydowałem się dołączyć do North Esports ze względu na projekt. A projekt wygląda mniej więcej w ten sposób, że organizacja stara się wyszkolić, znaczy dobrać sobie jednego weterana, czyli mnie, tak jak jestem w tym składzie, dwóch graczy, którzy mieli wcześniej jakiś związek z ERL-ami, czyli nie są tak naprawdę świeżakami, że tak powiem, no i dwóch takich kompletnych rookie, którzy nigdy wcześniej nie grali, ale dobrze się pokazują na solo kolejce, mają te ponad 1000 punktów, no i wokół tego jakby organizacja chce działać, czyli wokół budowania składu, żeby wyszkolić tych rookie, prawdopodobnie może być to tak naprawdę sezon przejściowy. Ja osobiście nie miałem aż tak lepszych ofert, żeby rozważać inne opcje, więc zdecydowałem się po prostu, żeby dołączyć do tego Nord. No i też, jakby na to nie patrzeć, przekonał mnie coaching staff, bo coaching staff, jeżeli ty kojarzysz, albo część widowni może kojarzyć, Niko i Malu, jest to coaching staff ze składu Czekolada i Melonika z Game World, czyli dwa sezony byli we Francji, poprzedni rok bodajże, cały rok. Więc głównie też przez pryzmat tego coaching staffu zdecydowałem się dołączyć, bo uważam, że też jakby od nich mogę się czegoś nauczyć. Właśnie odnośnie do tej dwójki rookie na dolnej alei, jak na razie się wplasowali w wasz zespół? No na razie, patrząc po ostatnie wyniki, bo póki co zaczęliśmy z 0-2, póki co jest tragedia, jakby na to nie patrzeć. Wydaje mi się, że potrzebują trochę więcej ogrania, jeżeli chodzi o mecze oficjalne, bo na scrimach prezentowali się dużo lepiej, zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że
Na pewno prędzej czy później zażegnamy ten problem i będą mieli taki komfort, jeżeli chodzi o granie meczy oficjalnych, ponieważ jakby na to nie patrzeć, za 1,5 miesiąca, albo i nawet, tak spojrzę sobie na datę dokładnie, no w sumie tak za miesiąc i tydzień, 2 tygodnie, sezon regularny się kończy, a z tego co wiem, to 4 miejsca z 8 dostają się do playoffów, więc jeżeli byśmy nie dali rady, no to może być duży problem. Zahaczając jeszcze o wspomnianych trenerów, z kim współpracowało ci się najlepiej na przestrzeni twojej kariery? Oj, to momencik, ja sobie otworzę Ligpedię i sobie Spoczko. zobaczę każdy coaching staff. Chyba tak szczerze, to generalnie nie było coaching staffu, z którym mi się jakoś super źle współpracowało. Na pewno w Turcji współpracowało mi się źle po zmianie tego trenera, bo ten trener, który był na samym początku, to według mnie dobrze robił, bardzo dobrze robił. Ale tak patrząc na inne drużyny, no wiadomo, zawsze ciężko będzie wyciągnąć takie top 1, ale tak szczerze to szacowałbym gdzieś w Delort Bezum i Falco Owner, czyli skład pomiędzy Mad Lions Academy a Misfits Premier, po prostu ta jakby, jeżeli chodzi o top 1, takie, że oni są raczej na tym samym poziomie, dużo się od nich nauczyłem. Delort bardzo świetną atmosferę zawsze wprowadzał przed meczami, no świetnie było po prostu. Właśnie, jak się dopełniali Delort z Bezumem w Misfits Premier? Jeżeli chodzi o ich współpracę, to Delort był jakby main coachem, czyli on zarządzał całym projektem i decydował, w jaki sposób będziemy draftować, pracować i te wszystkie przygotowania. A Bezum, tak jakby z cieni, przygotowywał graczy w pojedynkę, bo z nim najczęściej mieliśmy takie sesje jeden na jeden, gdzieś tam już po scrimach, umawiane wcześniej, każdy coś takiego miał mniej więcej. Czyli bardziej bym powiedział, że Bezum dbał o przygotowanie indywidualne, a Delort o całościowe, drużynowe. Wracając jeszcze do NLC, pewnie też uważasz, bo to widać, że ta liga ze splitu na split jest coraz gorsza, Zgadza się? ale w kim byś upatrywał aktualnie największych faworytów do wyjazdu na EMEA Masters? No tak, więc na pewno jest, wiadomo, 2 miejsca na EMEA Masters w NLC są. Póki co na papierze najlepiej wygląda skład Verdant oraz skład Natives. Ze względu na nicknamy, no i jakby widać po tych graczach, że każdy z nich jest doświadczony, każdy z nich grał już dużo wcześniej, prawdopodobnie ponad 4 albo i 5 splitów, więc raczej na papierze te dwa składy. A kogo uważasz za najlepszego z graczy na górnej alei? Wydaje mi się, że właśnie ci top lanerzy z tych dwóch składów i raczej oni są po prostu na podobnym poziomie. Nie powiedziałbym, że jeden z nich jest po prostu lepszy, a drugi jest gorszy. Więc raczej Szykari, Nali, oni są raczej na podobnym poziomie. A wy z Naughty Sports w co celujecie? Bo mówiłeś, że organizacja celuje w rozwój głównie w tym Tak. splicie, ale macie jakiś plan minimum? Wiadomo, no. Ciężko jest zakładać plan minimum, dołączając, w sensie robiąc skład, który tak naprawdę może zupełnie nie wypalić, bo będzie po prostu no, zbyt duży gap w trakcie sezonu, ale ostatecznie liczymy, że rozwiniemy się do tego stopnia, że będziemy chociaż mogli powalczyć o playoffy i wtedy to dołączenie do playoffów da nam jeszcze więcej czasu na rozwój, no i wtedy w tych playoffach już doszlifujemy i możemy spróbować wyjść z drugiego miejsca na EMA Masters. Porozmawiajmy też trochę o waszej organizacji, treningach. Zamierzacie coś bootcampować w Nordic Sports? Tak, mamy już zaplanowany bootcamp na 22 czerwca. Co ciekawe, bootcamp odbędzie się we Francji. Też się w sumie zdziwiłem, ale to z tego względu prawdopodobnie, że cały coaching staff oraz jeden współwłaściciel organizacji są Francuzami, więc są po prostu oni na miejscu, więc będzie im łatwiej ściągnąć wszystkich tam niż przykładowo gdzieś do Wielkiej Brytanii byśmy mieli bootcampować. No ten bootcamp nie będzie też jakiś mega długi, bo tylko tydzień, no ale mam nadzieję, że wyciśniemy z niego tyle, ile się da. A skrimujecie właśnie na drużyny z Francji, czy z tych akredytowanych lig, czy głównie na jakie regiony?
Aż też sobie nawet otworzę kalendarz, żeby sobie tutaj popatrzeć. Zdarzają się skrimy na drużyny z lig akredytowanych. Nie, póki co jeszcze nie skrimowaliśmy na wysokie pozycje z każdej ligi, ale generalnie skrimowaliśmy na Francję, skrimowaliśmy na Hiszpanię, generalnie na wszystkich, ale zazwyczaj te drużyny raczej prezentują jakiś wyższy poziom. To nie jest tak, że skrimujemy na jakiś tam Maciusiu w 10. miejsca, więc raczej skrimy są w porządku. A jaki jest twój cel indywidualny na przyszły czas? Nie musi być tylko e-sportowy. Indywidualny cel, no zawsze on będzie miał większe znaczenie, jeżeli chodzi o e-sport, bo tym się zajmuję na ten moment. No na pewno chciałbym, żeby ta organizacja dowiozła i my jako drużyna, żebyśmy dowieźli i jednak dostali się na te EU Masters, bo będzie wtedy ciężko, jeżeli chodzi o przyszłość. Ale tak indywidualnie to na pewno chciałbym sam też dużo lepiej prezentować się, jeżeli chodzi o solo kolejkę pod koniec tego sezonu, bo to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o szukanie kolejnych ofert na przyszły sezon. No i też w sumie wiadomo, trzymanie się bardziej swoich zaplanowanych rzeczy, czyli tam streamowanie regularne, jakaś siłownia i tak dalej, i tak dalej. Ale głównie bardziej na piedestale stawiam te cele sportowe. Czyli chciałbyś na pewno zagrać w przyszłym sezonie w jakiejś większej lidze? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że teraz jestem w NLC, więc można powiedzieć, że jest to taki krok w tył, ale no ja nie czuję się, żebym jeszcze miał nie grać. Chciałbym zawsze. Następny sezon obstawiam, że zawsze, na pewno chciałbym dołączyć do jakiejś dobrej formacji i najlepiej dołączyć też na cały rok, czyli nie znowu zmieniać te drużyny co sezon, bo to po prostu no ciężko się jakby rozegrać, złapać taką współpracę razem i potem improwować razem. Stabilność jest dla ciebie czymś ważnym we sporcie. Zdecydowanie, bo patrząc na wszystkie drużyny, w jakich byłem, to praktycznie w każdej drużynie byłem tylko jeden split. Nigdy nie zdarzyło mi się tak, żebym był dwa splity w tej samej drużynie i jeszcze na przykład w tym samym składzie, gdzie moglibyśmy naprawdę się rozwinąć razem. I tak myślałem, że będzie to w przypadku Mad Lions Academy, bo regularny sezon mieliśmy bardzo dobry, w playoffach nie wyszło, ale no, wydawało mi się, że jeżeli będziemy dalej razem ze sobą grać, to na kolejny sezon naprawdę będziemy dobrze się prezentować. Oby też tak się stało i dzięki wielkie za udzielenie wywiadu. Dzięki.